Witam Państwa na stronie www.fanalog.pl. Nasz wideoporadnik jest trzecią częścią cyklu, w którym przedstawiamy podstawy pracy z gramofonem. Pierwsza część była w całości poświęcona temu, w jaki sposób najlepiej go wypakować. W drugiej przedstawiliśmy krok po kroku montaż poszczególnych elementów w całość, tak by przygotować gramofon do pracy. W trzeciej i ostatniej części poradnika zajmiemy się krótkim opisem gramofonu i podstawami jego obsługi. Po podniesieniu pokrywy w centralnej części obudowy znajduje się talerz z założoną na niego matą antypoślizgową oraz paskiem napędowym. W lewym górnym rogu znajdziemy koło napędowe. Po prawej mamy ramię wyposażone od przodu w główkę z zamontowaną na niej wkładką. Dalej rurę ramienia, podstawę, a za nią ciężarek przeciwwagi. Z boku znajdziemy dźwignię windy, która służy do opuszczania i podnoszenia ramienia. W pozycji spoczynkowej ramię znajduje się w uchwycie umieszczonym z przodu podstawy. Aby umieścić ramię z wkładką nad talerzem, należy je złapać za uchwyt w główce, lekko unieść i przesunąć nad powierzchnię talerza. Teraz możemy je opuścić za pomocą dźwigni. W ten sam sposób unosimy je do góry, a następnie przenosimy i mocujemy delikatnie w uchwycie. Tyle w skrócie teorii. Przyszedł czas na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Obsługę rozpoczynamy od ułożenia płyty na talerzu i włączenia obrotów. Następnie sprawdzamy, czy na wkładce jest założona osłonka igły. Jeśli jest, to ją zdejmujemy. W kolejnym kroku upewniamy się, czy dźwignia windy jest ustawiona w pozycji pionowej. Jeśli tak, to łapiemy za uchwyt główki ramienia i delikatnie przenosimy je nad powierzchnię płyty. Teraz wystarczy je opuścić i można słuchać ulubionej muzyki. Po zakończeniu odtwarzania, kiedy igła dotrze do końcowego rowka, unosimy ramię za pomocą dźwigni, a następnie przenosimy je w pozycję spoczynkową i mocujemy w uchwycie. Kończąc sesję odsłuchową, należy pamiętać, aby założyć na wkładkę osłonkę igły. Na koniec wyłączamy gramofon, zdejmujemy płytę z talerza i opuszczamy pokrywę. Nasz gramofon posiada dwie prędkości obrotowe, jedną do odtwarzania płyt długogrających, tzw. long playów, i drugą do grania singli. Zmianę prędkości dokonujemy przekładając pasek na kole pasowym. Jest to prosta operacja, wystarczy do tego jeden palec, którym delikatnie przepychamy pasek z jednego koła na drugie. W tym miejscu kończę omawiać podstawy instalacji i obsługi gramofonu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wideoporadniki na stronę www.fanalog.pl.